Sprawdzam, czy się na YouTubie podłączyło dobrze. I tam jeszcze nie ma lądu. O, już jest. Nie jest jeszcze. To mogę obecnym na YouTubie powiedzieć, że są jeszcze wolne pokoje na kliknięcie. Można się przełączyć. Różnica będzie taka, że w czacie można będzie pisać, chociaż na YouTubie też można w czacie pisać. Ale tutaj jeszcze będzie jakieś możliwości dodatkowe z rysowaniem i zaznaczaniem. Także jeśli ma ktoś ochotę z transmisji na YouTubie przerzucić się do pokoju w ClickMeeting, to zapraszam, są jeszcze wolne miejsca. Mieszkam się, że możemy zaczynać. Już. No, znaczy no jest 17, ale może jeszcze taki malutki. Malutkie chwilkę. Już musiałam tutaj odblokować. Ile mamy? 23 osoby. Tutaj, na tutaj, tak? Na YouTubie 5 osób widzę, już jest. No może jeszcze tak dosłownie damy jeszcze minutkę, dwie z Późniarskim. Znaczy ja już dzień dobry wszystkich witam, tych, którzy są w imieniu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. I cieszę się bardzo, że Państwo z nami są na takim poprawkowym spotkaniu, które nam z przyczyn technicznych nie wyszło w zeszłym tygodniu, a może dzięki temu dołączą osoby, które nie mogły w zeszłym tygodniu i w tym tygodniu im się udało. Także nigdy nie wiadomo, może nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jesteśmy na innej platformie, dzięki uprzejmości tutaj nie wiem właściwie kogo, no blogu, tak? Bloga profesorskie gadanie chyba. Także bardzo się cieszę, że na tym nowym, na nowej platformie mamy szansę sprawdzić, jak to jest na nowej platformie. Dla wszystkich osób, które nie były w zeszłym tygodniu, pozwolę sobie po raz drugi przedstawić naszego gościa. Tutaj kolega Stanisław Czachorowski, który jest chruścikologiem, trichopterologiem. Bo maskotką dzisiaj jestem. Super. Hydrobiologiem, ekologiem, przyrodnikiem i takim inspirującym dla mnie dydaktykiem. Dydaktykiem, który w tej dobie nowych technologii tutaj myślę wiele osób inspiruje z nas do takiego działania w sieci. Zgodził się przyjść do nas tutaj, dołączyć do nas na spotkanie i opowiedzieć nam o swoich naukowych zainteresowaniach, naukowych pasjach. I tu co, no co więcej mogę powiedzieć? Na pewno większość osób z Państwa zna tutaj naszego kolegę, ponieważ na zebraniach entomologicznych towarzystwa mówimy do siebie bez tytułów, który pracuje w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, jest tam profesorem i wielu studentów, studenci, którzy tam studiują, mają taką przyjemność tutaj obcować pewnie na co dzień. A my dzisiaj tylko gościnnie. Także witam serdecznie wszystkich uczestników i naszego gościa. I, no i oddaję głos i chyba się wyłączam, myślę, żeby tak. Dziękuję za wprowadzenie. Naukowcy są uparci, jak się coś nie uda, to nie rozpaczają, tylko próbują jeszcze raz. Nie udało się technicznie, no to moja wina. To próbujemy drugi raz. Opowiem Państwu o chruścikach, o wadach, które potrafią dużo więcej niż tylko budowanie domków ze złota i z jedwabiu. O złocie i jedwabiu wyjaśni się za chwilę w trakcie. A mottem do dzisiejszego spotkania będzie to, że
Nauka jest dla wszystkich i ogromne, wydaje mi się, że w takich badaniach środowiskowych ogromną rolę mogą odegrać wolontariusze czy rolnicy niezatrudnieni na uniwersytetach. My jesteśmy skazani na poszukiwanie, zdobywanie punktów. Niezatrudnieni nie muszą, więc mogą obserwować długo z przyjemnością i publikować wtedy, kiedy uznają za stosowne. Chcę opowiedzieć Państwu o sensie badań środowiskowych. One są może troszeczkę na marginesie, bo biologia molekularna, biotechnologia świętuje ogromne sukcesy, co widzimy na co dzień nie tylko w publikacjach. Może mniejszy nacisk jest na badania środowiskowe. Być może troszeczkę wolniej się one rozwijają, ale bywają takie fazy wolniejszego rozwoju i bardzo gwałtownego, rewolucyjnego. Być może czekamy na kolejnego Darwina, który ciekawą koncepcją pobudzi do bardzo szerokich badań. Chcę również powiedzieć, że jeśli zajmować się jedną rzeczą, ale wystarczająco długo i szeroko, to nawet za pomocą czy na bazie tych wąskich niby zainteresowań można poznawać cały świat. To nie jest tylko zamknięcie, tak jak chruścik moja tutaj maskotka zrobiona dla dzieci z rolki po papierze toaletowym z dolepionymi kamyczkami. I jeszcze o niej wspomnę. Zajmując się jedną rzeczą, możemy zobaczyć bardzo dużo i o tym chcę opowiedzieć, będę opowiadał. Są ciekawym obiektem badawczym samym sobie. Powstały dość dawno, za chwilę pokażę to w skali czasowej. Dość długo, jak na owady, funkcjonują w naszej biosferze. Zmieniały się prawdopodobnie dość mocno w swojej filogenezie. W tej chwili opisanych jest ponad 13 tysięcy gatunków. Prawdopodobnie opisanych tych wymarłych, znanych tylko ze skamieniałości, jak również współcześnie żyjących. Szacuje się, że całkowita liczba chruścików obecnie żyjących na Ziemi to jest około 50 tysięcy, więc jeszcze bardzo dużo do zrobienia, do zbadania, abyśmy zdążyli je opisać, zanim wymrą i nie będzie po nich śladu. W Europie występuje ponad 1000 gatunków, tutaj granice są takie kłopotliwe, bo naukowcy zawsze chcą przesunąć troszeczkę dalej, żeby było więcej w zbiorze, jak również nie opisaliśmy być może wszystkiego, a dodatkowo mogą pojawiać się gatunki migrujące. Są grupą może mało widowiskową, nie są tak widoczne jak motyle czy ważki. Trudniej tutaj szybko zidentyfikować gatunki pojawiające się po raz pierwszy, więc takie nowe, czy to nawet inwazyjne. Stąd w przypadku Polski również wskazanie. Prawdopodobnie występuje około 280 gatunków. No być może w porywach do 300 może u nas występować. Dlaczego? Bo nie zinwentaryzowaliśmy wszystkiego. Pojawią się co jakiś czas wskazania o nowych odkrytych gatunkach i nie wiemy, czy raczej pośrednio trzeba wnioskować, czy jest to gatunek, który zawsze występował, a teraz go dopiero zauważyliśmy, tak jak jest u owadów, innych bezkręgowców, czy też jest to świadectwo migracji, pojawienia się gatunków zmieniających swoje zasięgi swojego występowania. Wygodne są do badań, dlatego że wśród chruścików występuje duże zróżnicowanie ekologiczne. Tak jak na pewno Państwo wiecie, owadów jest dość dużo. Trudno się wszystkimi zajmować, nawet z jednego siedliska typu hydrobiolodzy w wodzie. Z konieczności musimy specjalizować się w jednej wybranej grupie. Nasz punkt widzenia jest taki ukierunkowany, w moim przypadku, chruścikocentryczny. W szczęście zróżnicowanie ekologiczne larw jest dość duże, stąd nawet na jednej grupie można stosunkowo dużo ciekawych rzeczy zobaczyć. Wspomnę tylko, jak one wyglądają w terenie. Tu przykład ze źródliska helokrenowego, o ile pamiętam, z puszczy, no i teraz nazwa wypadła, z pamięci ze wschodniej Polski, liście podniesione na drugą stronę, stąd widać te malutkie domki przyczepione do liści. Gdybyśmy się wpatrywali w takie źródlisko, czy strumień, czy jeszcze inne siedliska wodne, na ogół ich nie dostrzeżemy.
chyba że ich specjalnie szukamy. Podniesiemy liściów, dać chyba olchy, też albo brzeg jeziora powyjadane. Nie wiem, czy to są wszystkie otwory wyjedzone przez chruściki, czy już na przykład kurmak olchowiec zrobił część, a chruściki tylko dopełniają swojego dzieła. Raczej bym obstawiał na to drugie, ze względu na to, że wolą butwiejącą materię z grzybami i z bakteriami, a więc z azotem. Chruściki były dla mnie również takim asumptem do tego, żeby zastanawiać się nad filogenezą powstania skrzydeł u owadów. Dwie hipotezy takie główne ze sobą przez długo konkurowały i dalej konkurują, to jest około 110 lat. Hipoteza paranotalna, której konstrukcja jest widoczna według Rasmicyna, żerowanie na częściach generatywnych roślin zarodnikowych, bo tam jest sporo owadów, azotu potrzebnego do budowy chityny. Tu jest jeszcze pewien taki właśnie element. Skoro owady mają pancerz zewnętrzny, szkielet zewnętrzny zrobiony z chityny, chityna potrzebuje dużo azotu, stąd wskazuje, czy można wskazywać, że mogły powstać w siedliskach z dużą ilością azotu, a są to butwiejące resztki organiczne w wodzie, gdzie rozwijają się bakterie i grzyby. Hipoteza paranotalna zakłada, że no, zanim te skrzydła będą na tyle duże, te wyrostki paranotalne, żeby dały możliwość lodu ślizgowego, to musiały być wcześniej składane wzdłuż powierzchni ciała, tak jak jest to u wielu owadów. Ale przy takim niewielkim rozmiarze ciała, niewielkie wyrostki nie dawałyby jeszcze efektu ślizgowego, a jak Państwo wiecie, owady spadające nawet z kilku metrów przy tej wielkości ciała nie robią sobie nic złego, więc tutaj skrzydła nie byłyby konieczne. Zmierzam do tego, że zajmowanie się chruścikami żyjącymi w wodzie skłoniło mnie do zastanowienia się nad filogenezą owadów w ogóle, wyjścia ich na ląd, czy były pierwotnie lądowe, czy pierwotnie wodne. Nad tym entomolodzy dość długo spędzają czasu i dalej dyskutują. Pewnym takim było opublikowane prace Kuchalowej z paleozoiku wskazujące, że owady żyjące w paleozoiku miały wyrostki dodatkowe, egzyty, jak również części odnóża odwłokowe. Jeśli spojrzymy na chruścika, za chwilę jeszcze go pokażę, no może przynajmniej na przykładzie tej larwy, mają skrzydła odchawki ułożone tak, jakby wskazywały na to dawne ułożenie odnóży odwłokowych, jak i tych egzytów umieszczonych na górze. Jeśli spojrzymy na ciało larwy tej paleozoicznej, mamy z prawej strony i współczesnej, widzimy pewne różnice. Właśnie egzyty i odnóża odwłokowe. Ślady znajdujemy w kilku różnych grupach. Dla mnie budowa chruścików i siedlisko życia, wykorzystanie detrytusu skłoniło czy zainspirowało szukania tego, jak powstały owady, gdzie, w jakim siedlisku i jak powstały skrzydła. Czy skrzydła powstały w wodzie, czy na lądzie, to pierwsze może wydawać się paradoksalne, ale zachęcam do sięgnięcia do teorii skrzydłotrawkowej, żeby tą zależność wyjaśnić. Otóż mamy chruścika typowego z rodziny Limnophilidae, domek w przekroju, w takiej rurce ułożona larwa. Tu widzimy skrzydłotrawki żusznej po stronie grzbietowej. Jeśli w przekroju poprzecznym spojrzymy na larwę, to widzimy te skrzydłotrawki właśnie tutaj. Dość dobrze pasuje to do modelu Kuchalowej PEK, larwy paleozoicznej, czy owadów paleozoicznych. Z boku larwy chruścików mają rząd szczecinek, rzęsek, które uszczelniają domek. W falistym ruchu odwłoka wymuszają przepływ przez wody przez domek. Można było więc powiedzieć, że domek pełni również funkcję taką oddechową, wspomaga transpirację. Tam, gdzie szybko tlen się zużywa przy dużej ilości materii organicznej, to może być przydatne. Jętki ruszają samodzielnie swoimi skrzydłotrawkami. Innych przykładów możemy więcej podobnych znaleźć. Kiedy powstały? No gdzieś w Triasie to już na pewno. Grupą
taką, z której wywodzą się chluściki, są Angiosmenoptera odzianoskrzydły. W skamieniałościach, analizując postacie dorosłe, trudno odróżnić Angiosmenoptera od chluścików, no bo w zasadzie po żyłkach nie znamy stadiów larwalnych. W tej chwili moglibyśmy chluściki definiować ze względu na stadia larwalne i mówić o chluścikowatości w oparciu o larwy. Skoro nie ma takich skamieniałości, to po niektórych użyłkowaniach możemy mówić, że to już były odzianoskrzydłe, a to już są chluściki. Nieco młodszą grupą wywodzącą się od chluścików są motyle, które wyszły na ląd, które również budują przenośne domki. Możecie Państwo spotkać w lesie czy gdzieś tam na ścianach. Różnią się ewidentnie aparatem gębowym, mówię o postaciach dorosłych. Kolejnym takim zupełnie niedawnym impulsem było sygnał z Łodzi. To właśnie już nie pamiętam, kto w Łodzi na Facebooku napisał o tym fajnym odkryciu przodków Wojsiłek, czy wczesnych Wojsiłek, które ze względu na budowę zinterpretowano jako pasożyty, powiedzmy takie pchły czy wszy dinozaurów. Oczywiście struktury na odwłoku, jako skrzydła tchawki lub odnóża odwłokowe, zwróciły moją uwagę bardziej niż sposób życia. No, nazwa sama jest inspirująca. To są chyba Wojsiłki albo przodkowie Wojsiłek. Tutaj pani Ania na pewno mnie poprawi. Jak zacząłem szukać, znalazłem kolejne gatunki z Chin, tam odkryte. Widzimy te struktury na boku urzęsione zupełnie tak samo jak u Megaloptera uxialis, a więc zbliżone do budowy owadów paleozoicznych zaproponowanej przez Ukalową Pek. Ale jeszcze fajniejszą, czy dla mnie inspirującą, była ta rekonstrukcja wskazująca na te straszylidę, czy te Wojsiłki, przynajmniej w części faza rozwoju związana z wodą, a więc wzmocniły poszukiwania tego, że jednak owady z tej wody się wywodzą. Czyli najpierw były wodne, a dopiero potem stały się w pełni lądowe. Chruścik dorosły, skrzydła składa dachowato, tak jak i wiele innych owadów, bardzo podobny do modeli nocnej, do wielu rodzin. Trudno je rozpoznać, najłatwiej po aparacie gębowym. Ja sam wielokrotnie, znaczy przynajmniej kilkakrotnie, początkowo czy oznaczeniu większego materiału męczyłem się nad niektórymi osobnikami. Nawet wzór takich szczecin, kolców na odnóżach u chruścików, który jest cechą diagnostyczną, nawet aparat populacyjny jakoś tako był podobny, tylko nie mogłem znaleźć, dopiero spoglądając na aparat gębowy, że jest trąbka. Szybka decyzja, to jest motyl, nie trzeba się męczyć z chruścikiem. Cechą ich charakterystyczną są właśnie włoski. U motyli są łuski, tym się różnią, jeśli chodzi o skrzydła. Mają też długie czułki, które motyle nocne też mają długie czułki, można je pomylić, ale u chruścików są dość długie. Pokażę jeszcze kilka innych zdjęć, będzie można zobaczyć. Długie czułki, włoski na skrzydłach, to zdjęcie to Pteryx, szczeciowłos, o ile się nie mylę po polsku, gatunek późny, kopulujący w listopadzie, czasami w grudniu na śniegu, można powiedzieć, że jest takim reliktem polodowcowym, bo skrócone skrzydła, tak jak u wielu owadów żyjących na śniegu, o czym było na poprzednim spotkaniu w przypadku muchówek i nie tylko. Jeszcze jedną rzecz, która jest pomijana, niedostrzegana, to zwrócił mi uwagę wędkarz, pan Stanisław Cios, ale taki zapalony, mocno skierowany na owady. W zasadzie u chruścików występuje coś takiego jak pływająca poczwarka. Owszem, rozwija się w domku, tak jak widzimy, zamknięte już dwa końce domku, tam następuje przepoczwarczenie, ale przez moment taka pływająca poczwarka o długich odnóżach chyba trzeciej pary umowy, umożliwiających wiosłowanie i wypłynięcie na brzeg, no taki nietypowy. Chyba ujętek występuje, na pewno występuje imienie no, subimago, czyli mamy taką, powiedzmy, archaiczną. Być może też moglibyśmy znaleźć, bo ta pływająca poczwarka po wyjściu linieje i pojawia się owad doskonały. Czyli jeśli długo patrzeć,
to możemy wiele ciekawych szczegółów zobaczyć. Na pewno od wielu lat wzbudzają chłuczniki zainteresowanie ze względu na ich behawior budowlany domów. Tutaj duży wkład ośrodka ludzkiego. Jeszcze wspomnę o profesorze Tomaszewskim, który to analizował, taki aspekt ewolucyjny tego behawioru, jak to się dzieło, z różnych fragmentów sklejane pod wodą, stąd interesują się również inżynierzy, jak znaleźć klej klejący pod wodą, a że jest to duża trudność, to spróbujcie Państwo z dostępnych klejów, które macie w domu, skleić coś pod wodą. Nie na powierzchni i włożyć pod wodę, ale skleić pod wodą. Tym klejem z użyciem pędzy jedwabnej, tu są wspólne chruszczyki z modelami, wykorzystują pędzę jedwabną, ale dołączają do tego, doklejają do tego domku różne części. Mamy larwę Gryfeotelius pelucidus. Widzimy drugą funkcję domku kamuflażu na dnie płytkiego zbiornika. Teraz już chyba jak rozmarzły, na szczęście było sporo śniegu, być może woda w takich zbiornikach okresowych jest. Zachęcam na spacer, już zobaczycie między innymi te gatunki. Trzeba tylko chwilę poczekać, aż się coś zacznie ruszać, bo trudno go wypatrzyć między liśćmi. No po wyjęciu na powierzchni łatwo go rozpoznać. A tam, gdzie leżą śmieci, na przykład papier, to budują z fragmentów papieru. Ja również w Olsztynie spotykałem takie larwy z lokalną prasą, tutaj po języku. Że jest to na pewno nie z Polski. Budują z różnego materiału, do pędzy jedwabnej doklejają bardzo różne fragmenty tego, co znajdą pod wodą. Cykl życiowy zaczyna się od stadium jaja. U chruszczyków nie mamy diapauzy jajowej. Z prawej strony rysunek z książki z Mazurskiego Parku Krajobrazowego, takiej książeczki edukacyjnej, gdzie między innymi jest cykl życiowy chruszczyka, co ogromnie mnie cieszy, bo to grupa nie zawsze doceniana, a jak coś się znajdzie z popularyzacją, to ogromnie się cieszę. Od stadium jaja część gatunków składa na powierzchni, poza wodą, na gałązkach nadwodnych, nawet jeśli wtedy wody nie ma, albo tuż jest chyba ze źródlisk zdjęcie Puszczy Knyszyńskiej, a już sobie przypomniałem, dopiero wylęgające się larwy trafiają do wody. Inne gatunki, tak jak na owady wodne przystało, składają wprost do wody. O ile pamiętam, u niektórych strumieniowych, chyba u rakofili albo innych, wchodzą samice pod wodę i tam składają na kamieniach jaja, dbają o to, żeby znalazło się w odpowiednim miejscu. Stadium larwalne, nie wszystkie oczywiście są domkowe, tu ogromnie mnie cieszy, że w książeczce edukacyjnej są chruszczyki domkowe i bezdomkowe, o tym za chwilę powiem. Stadium poczwarki i imago, cykl życiowy zamykający się u jednych gatunków w ciągu pół roku, u innych nawet do 2 lat, to tutaj, czy może nawet 2 lata na pewno w źródłach czy w potokach górskich, gdzie temperatura jest mniejsza, niższa. Larwy żyją w środowisku wodnym z małymi wyjątkami, bo jak się długo bada jakąkolwiek grupę, to znajdziemy zawsze wyjątki. Na lądzie żyją postacie dorosłe, w wodzie żyją postacie larwalne, ale u niektórych gatunków widzimy wychodzenie na ląd. Jeden z gatunków źródliskowych, Parachiona pizzichornis, w starszych stadiach larwalnych wychodzi ze źródliska, nie ma tego rzędu rzęsek po bokach, no bo już poza wodą nie jest to przydatne. Poczwarek i starszych larw trzeba szukać. Ale jest jeden gatunek żyjący w Polsce, Enoicilla pusilla, który w ogóle żyje w śródle leśnej. Chyba na Wielkopolsce, gdzie występuje, danych jest niezwykle mało, bo hydrobiolodzy tam nie szukają, bo to jest poza wodą. Entomolodzy lądowi nie zwracają na to uwagi, nawet jak się coś trafi, to nie rozpoznają. Czyli mamy jeden gatunek w pełni żyjący w środowisku lądowym, w ściółce lasu liściastego. Są również gatunki słonowodne, bo ile w wodzie, to we wszystkich typach ekosystemów wód śródlądowych, od źródeł, strumieni, potoków, rzek, jezior, zbiorników okresowych, małych, torfowisk, wszędzie tam występują w mniejszej lub większej liczebności. O środowisku słonowodnym również, myślę o Bałtyku, ale również stwierdzono gatunki u wybrzeży Australii, które żyją w normalnym, słonym morzu i to jest niezwykle
interesujące. Niektóre imagines w Afryce biegają po powierzchni wody tak jak nartniki, czyli można byłoby powiedzieć, że te gatunki, jak i wodne, uznajemy za wodne, biegające po powierzchni wody, to tu również moglibyśmy powiedzieć, że są dorosłe w wodnym trybie życia. Występują na całym świecie, na Antarktydzie występowały kiedyś, kiedy nie było lądolodu. Może jeszcze wrócą i będą tam obecne. Przypady dwóch larw. Jedna z najmniejszych z rodziny Hydroptylidae, od powiedzmy 2 do 5 mm, larwy już wyrośnięte, to akurat Agraelea. Widać domek zrobiony z czędzy jedwabnej, gdzie nigdzie wplecione są nitki glonów spotykanych w wodzie, ale są i takie, które budują tylko i wyłącznie z samej czędzy. Niżej chruścik z rodzaju być może Tynodes albo Ilodes, z długimi odnóżami trzeciej pary, które dają mu możliwość pływania. Pływa od jednej rośliny do drugiej. Jeśli to jest rogatek, wywłócznik, to przy przyczepieniu się do rośliny jest praktycznie niewidoczny. Leptocerus tiniformis i Interoptus pływają również, ale mają domki albo z czędzy. Wtedy zupełnie są niewidoczne przy kolorze zielonym na łodyżkach rogatka czy wywłócznika. Budują z różnego materiału. Tu widzimy Limnophilus flavicornis. Upodobał sobie zbieranie mięczaków. Malakolodzy z tego się cieszą, bo przyznaleźliśmy dwóch, trzech domków. Więcej będą mieli gatunków niż tam przez kilkanaście minut poszukiwania w zbiorniku wodnym. On może oczywiście budować z innego materiału, ale jeśli są mięczaki, to chętnie je przykleja, nawet żywe, wskazując tym samym chyba na śmierć. Tu widzimy ten sam gatunek, ale już w stadium zamknięcia domku z dwóch stron, a więc rozpoczęcie okresu fazy przepoczwartania. Mogą być z piasku, z patyczkami samego piasku i za chwilę dowiemy, że mogą budować również ze złota. Przykład pospolitego gatunku, zdjęcia Jana Harmskiego, znakomite kilka pokażę, Atrypsodes aterimus, ale przy zbliżeniu widać jego urodę, te dłuższe odnóża trzeciej pary, które innym gatunkom z tej rodziny pozwalają na pływanie w toni wodnej. Tutaj inna rodzina Goeridae, strumieni z dodatkowymi kamyczkami z boku, które obciążają, a tutaj widzimy z przodu zamknięte na trzy spusty, z jednego końca i z drugiego następuje przepoczwarczenie. Jeszcze raz Limnophilus flavicornis. Tu być może, nie wiem, czy dobrze rozpoznaję, czy to nie są poczwarki jakichś muchówek albo nasiona. On znajdzie w zbiorniku wodnym, czy ktokolwiek z Państwa rozpozna, to proszę o sugestie, czy rzeczywiście są to poczwarki muchówek. Kiedyś tam czasami rozcinałem, już nie pamiętam z jakim skutkiem, bo to było wiele lat temu, sprawdzić, co tam jest. Inny przykład, Ceraclea, gatunki odżywiające się gąbkami. Stąd i domek zrobiony z gąbki. Jeśli występuje ten gatunek w rzece, to i na pewno gąbki występują i vice versa. Widzimy więc sporą specjalizację pokarmową i różnice. Dużo jest gatunków detrytusożernych, takich, które zjadają martwą materię organiczną, ale z bakteriami i z grzybami, bo wtedy jest o wiele bardziej zasobne w azot potrzebny do budowy chitynem. Wydaje mi się, że to siedlisko życia, odżywianie się wilgotną materią organiczną wskazywałoby na pierwotne siedliska, tam gdzie owady powstały, albo być może przynajmniej na początku, we wczesnych etapach filogenezy był. Z tego możemy wywozić inne behawiory pokarmowe. W tej chwili w rzekach zwłaszcza konsumują to, co jesienią spadło, wraz z innymi bezkręgowcami. Do lata zjedzą wszystko, uprzątną nie będzie. Poza chruścikami domkowymi są takie, które budują norki. Tu widzimy norkę, domek z siecią łowną z rodzaju Hydropsyche wodosówka. Mamy norkę mieszkalną, gdzie się larwa chroni, żeby nie narażać się niepotrzebnie na niebezpieczeństwo. I tą sieć łowną rozstawioną, wyłapującą sestą z płynącej wody. Są to więc gatunki żyjące wyłącznie w wodach płynących, bo inaczej nie miałyby jak się odżywiać. Widzimy larwę wodosówki, Hydropsychę. Spodniej strony
puszki głowowej ma takie wgłębienia, tak jak tarka czy tara do prania. Nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze pamięta, może gdzieś w Skansenie coś takiego zobaczy. Ja jeszcze z dzieciństwa pamiętam pranie na tarze, a potem z jazzu tradycyjnego. Natomiast na odgórzach tu lekko widzimy takie długie szczecinki i mi pociera o te rowki na puszce głowowej, wydając dźwięki, strydulacje. Nie wiem, czy się uda utwyczyć nad wodą, trzeba byłoby chyba z jakimś przyrządem pod wodę podsłuchiwać. Jest to sposób odganiania innych z terytorium na zasadzie, skoro żywią się ze stonem, to dbają o miejsce do sieci łownej, a więc przeganiają się nawzajem. Nie uprawiają więc muzyki, to jedynie element terytorialny. Inną grupą chruścików bezdomkowych, bo nie budują przenosnych domków, są larwy z rodziny Polycentropodidae. Budują taki worek z jedwabiu. Tu widzimy Neurechlipsis, otworem zawsze skierowany pod prąd. Może być zakrzywiona albo niekoniecznie. Larwa żyje też gdzieś w środku, w norce się chowa. Czeka tylko na to, aż coś smacznego albo jadalnego się trafi. Przykład może z małego. O, tu jest Neurechlipsis bimaculata z rzeki Łyny. Jeśli Państwo nad rzekiem pójdziecie, takie brudne, zabrudzone glonami czy jakimś drobnym materiałem, worki jedwabne, to właśnie tam mieszkają chruściki wód bieżących. Tu przykład elektropnemi gatunku źródliskowego i strumieni przyśródliskowych. Ta norka jest trudno zauważalna, ale przy prawnym oku widzimy skierowane pod prąd wejście, gdzieś larwa mieszka w środku. O, może wrócę jeszcze do tego domu. W jeziorach chruściki bezdomkowe z tej rodziny również budują sieci łowne, ale na końcu mają różnego typu nici sygnalizacyjne. Tak jak kiedyś być może Państwo byliście w harcerstwie, to też obóz się obwiązywało sznurkiem, wieszało puszki, żeby widzieć, usłyszeć, jeśli ktoś będzie się zbliżał. Przechodzący bezkręgowiec potrąca tą nitkę. Chruścik, prawie jak pająk po drgnieniach, wie, czy to jest duże i warto wyskoczyć, czy za duże i lepiej się schować, bo będzie się zjedzonym. Wyskakuje z norki i poluje na ofiary, które w ten sposób zdradzają swoją obecność. Dorosłe są na ogół uprawione szaro-buro. Dobrze to kamufluje na korze drzew, bo tam na ogół przysiadają w ciągu dnia, prowadzą wieczorny i nocny tryb życia, przylatują, tak jak i motyle, do światła, więc tu współpraca z lepidoptologami znakomicie się opłaca. Im wpada do pułapek świetnych czy na ekran sporo chrucików, można się podzielić materiałem i można wiedzieć więcej. Tylko niektóre są kolorowo ubarwione, ale takich w Polsce nie ma, to są chyba z Ameryki Południowej, a no, ile pamiętam, z Indii. Jest jeden gatunek piękny w Polsce występujący, ale ja za chwilę go pokażę. Na ogół są więc szaro-góre, te plamy są maskujące. Na korze drzew, gdzieś w dziupli, są raczej niewidoczne i widzimy długie czubki charakterystyczne dla chruścika. Odżywiają się sokami roślinnymi, stąd wabi się je dodatkowo jakimś tam wabikiem typu piwo, trochę moczu, może octu, dżemu czy jakiegoś słodkiego soku, żeby je zwabić. Najpiękniejszy chruścik, który w Polsce występuje, to jest Semblis phalaenoides, wieszczyca. W tej chwili występuje w jednym miejscu w Polsce między Biebrzą, Narwią a rzeką Supraś. Kiedyś tych stanowisk było więcej. Przez to, że jest duży, łatwy do zaobserwowania tych danych nawet z końca XIX wieku i na pewno początku XX mamy, więc wiemy, że występowały szerzej. Dlaczego takie dziwne ubarwienie? Otóż jest to gatunek północny. Lot w maju siada na korze brzóz, więc na korze brzozy taki chruścik jest słabo widoczny. Latają również za dnia, bo jest wtedy chłodno. Jest to być może cecha gatunków północnych. Uważam, że jest najpiękniejszy w Palearktyce, no przynajmniej w Eurazji. Ale być może Państwo słyszeliście o chruścikach, które budują
domki ze złota. O, taka fajna sensacja dla amatorów, no bo jeśli złoto to bogactwo, gdzie takich ruścików szukać w przyrodzie, gdzie można byłoby je znaleźć? Tylko u jubilera. Przy okazji pokazuję inkluzje bursztynowe chruścików. Duża kolekcja znajduje się w Gdańsku, w Muzeum Bursztynu, zainicjowane przez profesora Szacieckiego. Nawet przymierzałem się do opracowania tej kolekcji. Nie starczyło czasu, nieco inna metodologia, zatem jest coś ciekawego do zrobienia. To nie jest jedyna kolekcja chruścików w bursztynie w Polsce. Raczej słabo są zbadane. A to nie tak klika. Efekt pracy jubilera, który szwajcarskiego jubilera, który chciał mieć biżuterię wykonaną przez zwierzęta. Wrócił do akwarium opiłki, czy kawałeczki złota, drogich kamieni, pereł, a chruścik buduje domek, te chruściki domkowe w następujący sposób. Na końcu odwłoka larwa ma szczecinki, które informują, jak długi jest domek. Jeśli szczecinki wyczuwają, że domek jest już za długi, to odgryzają z końca, dobudowują do przodu i tak domek przyrasta. Jeśli więc rzucić taki materiał do akwarium, to po pewnym czasie, to są chyba larwy allogamus, jeśli dobrze pamiętam, domek będzie ze złota. W strumieniu raczej nie należy szukać, bo ich tam nie znajdziemy. Nie wiem, czy ktoś te eksperymenty powtarzał. Natomiast do badań takich ekologicznych wykorzystuje się, przynajmniej Amerykanie to robili, rozsypywali w różnych miejscach potoku malutkie fragmenty kolorowego plastiku ciężkiego. I chruścik wędrujący z jednego miejsca na drugie zostawiał taki ślad, gdzie on był po tym, co zostało wbudowane w domek. Nie było, chyba dalej nie ma takich małych radioodbiorników, tak jak się stosuje w ornitologii, żeby śledzić losy konkretnego osobnika, ale można w taki pośredni sposób u chruścików to zrobić. W strumieniu raczej nie znajdziemy. Staram się sprawdzać, kontrolować, co jest na czacie i w Click Meeting i na YouTubie. Też podzielę się, Pani Iwono, z tym żalem, że gdyby takie odbiorniki były, które moglibyśmy przylepiać do tak małych owadów, moglibyśmy poznać dużo więcej. Dorosłe są słabo poznane, odławiane są tylko do światła, więc kiedy przylatują, moglibyśmy się dowiedzieć się, co dorosły chruścik robi w nocy. Ten akurat Leptocerus interruptus, nieprzerówka rzeczna, znalazł się w telewizji za sprawą taką, że w opracowaniach profesora Szczęsnego uznany został za gatunek, który wyginął prawdopodobnie w Polsce, ale po jakimś czasie przy badaniu ujęty w Olsztynie okazało się, że występuje w niektórych miejscach na Pojezierzu nawet dość licznie. To był pretekst, żeby zachęcić telewizję, że oto odkryliśmy gatunek, który został uznany za wymarły. Dobrze podziałało, znalazł się w telewizji. W Czerwonej Księdze niestety nie ma Semblis phalaenoides, bo wtedy, kiedy opracowywaliśmy Polską Czerwoną Księgę Zwierząt Bezkręgowce, na owady wodne dostaliśmy tylko 15 miejsc, na chruściki wyszło 3. Jak to wybrać najbardziej wartościowe gatunki, które można byłoby tam zrobić? Wybrałem mniej kolorowe, Assemblis byłaby tu znakomicie pasowała, bo i tak wszystkich gatunków rzadkich i zagrożonych nie było szansy umieścić w Czerwonej Księdze Zwierząt. Praca chruścikarza, tych opterologów, tak jak i innych entomologów wodnych. Rodzić trzeba po wodzie, w różnej pogodzie, raz głębiej, raz płycej. Po torfowiskach jest to raczej czasami ryzykowne. Lepiej chodzić dwie osoby, jest to bezpieczniej. Częściowo na lądzie, odławiając imagines, a potem siedzenie w pracowni i identyfikowanie gatunków, czasami hodowle. Czasami spotykamy się na konferencjach międzynarodowych. Niby entomologów jest dużo, ale w poszczególnych specjalnościach nas jest niewiele. W Polsce to w porywach od 2 do 4 naraz chruścikarzy jest być może kilku jeszcze studentów. Na całym świecie około 150, może 300. Zatem spotkanie się razem na konferencji jest dodatkową okazją
na uczenie się nawzajem. Tu akurat konferencja organizowana przez Ośrodek Łódzki i Krakowski, profesora Tomaszowskiego i Szczęsnego, ale w Białowieży, wycieczka do Narwieńskiego Parku Narodowego, okazja zobaczyć dziką rzekę nizinną, w miarę naturalną, stąd naukowcom nie przeszkadzało, nie byli przygotowani na brodzenie w wodzie. Narew wtedy wylała, nie dało się wszędzie suchą nogą, ale ta ciekawość owadów, ich środowiska nie przeszkadzała, żeby szukać, brodzić, rozglądać się za owadami, wyjmować z siatki. Dzień codzienny, codzienna praca entomologa środowiskowego z narażeniem na komary, muchy końskie, kleszcze to nie nad wodą, ale żeby dojść do wody, to również praca być może kłopotliwa, ale bardzo fascynująca. To, co jest bolączką badań entomologicznych w tej chwili na uniwersytetach, to że jest nas za mało. Nie ma tylu etatów. Pewne zainteresowania badawcze poszły na przykład w kierunku biologii molekularnej. Dla entomologów za bardzo miejsca nie ma, nawet jak są, to nie wystarczy na wszystkie grupy. Zatem tymi osobami, które mogą znakomicie włączyć się do badań środowiskowych, są tak zwani amatorzy, którzy i tak jak w innych grupach, policjanci, sędziowie, lekarze, hobbystycznie uczestniczą w badaniach. Jeśli to jest we współpracy z ośrodkami naukowymi, powstają naprawdę sensowne prace, a przynajmniej jest wiele oczu do obserwacji. My być może będziemy mocniej skupieni na zdobywaniu punktów. Nie, w kajaku to był chyba profesor Morse, o ile pamiętam, ze Stanów Zjednoczonych. O tutaj o ten kajak chodzi. Niestety byliśmy w mniejszości, tak nas było dużo Polaków na tej konferencji międzynarodowej, bo była ona w Polsce, ale było nas chyba ze czworo, nie więcej. Ale wrócę do wolontariuszy, amatorów. Mogą dużo nieść danych poprzez swoją pracę. Nie są popędzani punktami, a mogą dużo ciekawego wnieść, zebrać materiał. I rys historyczny o chruścikarzach Polski, nawet jeśli Polski nie było. Pierwszy, o którym chciał wspomnieć, to Józef Gendzielewicz, mieszkający w Lwowie, sędzia, który najpierw chyba no, hobbystycznie, a potem na emeryturze zbadał chruściki Karpat, w tej chwili Ukrainy. Do tej pory te badania są bardzo aktualne, z tego względu, że praktycznie nowych danych z Karpat, części ukraińskiej, mamy niewiele albo wcale. Zatem przykład no, takiego typowego członka towarzystwa entomologicznego. Myślę, że tutaj mamy szansę jako towarzystwo entomologiczne wrócić do korzeni. Ogromny wkład w rozwój, czy poznanie chruścików, w tym przypadku Karpat i części, wtedy mówiono Galicja. Pani Racińska publikowała w Wilnie kilka fajnych prac. Po wojnie znalazła się w Toruniu na uniwersytecie, ale już prac nie publikowała. Przed wojną jeszcze prace księdza Żuski z Jeziora Kierskiego, takie pojedyncze dane. Duży wkład profesora Tomaszewskiego i Łódź. Łódź wspominam bardzo ciepło, bo to była pod koniec chyba lat 80. pierwsza konferencja międzynarodowa chruścikarska, w której brałem udział, a mogłem wziąć udział, bo była w Łodzi. I zatem mam jakiś taki sentyment poprzez Łódź na wielkie salony naukowe jako początkujący badacz. Badacz z Łodzi, również profesor Majecki, chyba jest na emeryturze, o ile pamiętam, i pani Katarzyna Majecka, ale jest ona aktywna, więc jakiś ślad chruścikarzy w Łodzi pozostał. Profesor Szczęsny to Kraków Akademia Nauk, nie wiem, czy jakikolwiek następca akurat tam został, natomiast zarówno pan Janusz Majecki, jak i ja ogromnie dużo skorzystaliśmy z doświadczenia profesora Szczęsnego, z chęcią nas przyjmował, uczył zbierania materiału, rozpoznawania, to były czasy, że z Olsztyna do Krakowa jechało się całą noc, a drugą wracało. Teraz możemy robić to o wiele bardziej prosto online. Ja sam pomagałem i dla pani z Wilna i jeszcze gdzieś dalej oznaczać materiał za pomocą plików przesyłanych no, pocztą elektroniczną. A teraz to myślę, że można byłoby się połączyć na żywo,
i tak jak teraz online oznaczać chruściki do gatunku, bo nie zawsze w takiej pozycji jest przedstawione, nie widać niektórych cech. Pani Wanda Riedel to Uniwersytet Warszawski, też już dawno nie pracuje. Pani Wanda Szczepańska, dr Wanda Szczepańska pracowała w stacji hydrobiologicznej w Mikołajkach. Nie ma ani stacji, a zebrała bardzo duży materiał, którego nie opracowała, trzymała na szczęście w słoikach, mogłem opracować, to były lata 60., 70., gdy dużo badań hydrobiologicznych zrobiono na Wielkich Jeziorach Mazurskich, a chruściki nie zostały wyrzucone na szczęście. Pani Jaskowska to Poznań, lata chyba 60., jedna, czy no, kilka publikacji się ukazało, ja w Olsztynie, pani Edyta Buczyńska w Lublinie, czyli jakichś w tej chwili pracujących chruścikarzy jest raptem trzech i nie więcej. I to jest taka średnia, no, między, znaczy w dłuższym okresie czasu więcej nie będzie. Chyba, że pojawią się entomolodzy, amatorzy. Przykład jeszcze może z badania źródeł, to akurat nazwisko Demela z jezior, ze źródeł jeziora Wigierskiego. Kilka innych nazwisk się pojawia. W Łodzi dość sporo doktoratów było. Niedawno recenzowałem jakiś z źródeł, bardzo fajna praca, mam nadzieję, że zostanie opublikowana. W tych ich ośrodkach odbywało się kształcenie i magistrantów, nawet w Polskiej Akademii Nauk, jeśli nie bezpośrednio z Krakowa, to przyjeżdżali gdzieś z daleka. Na pewno tak się działo w Łodzi, na pewno tak się teraz dzieje w Lublinie, a ja pokażę tylko taki aspekt z Olsztyna, bo ten znam. Troje wypromowanych doktorów, ale nie pracują w zawodzie, nie zajmują się chruścikami, chyba że hobbystycznie. Do tego moglibyśmy wspomnieć o takich czasopismach. W tym przypadku newsletter Aretuza, on powstał przede wszystkim z myślą o źródłach. Te lata 90. to był okres, kiedy modne były newslettery, odkryliśmy Xero, łatwo było przygotować szybko publikację, rozsyłać. Niestety się nie utrzymał, moda odeszła i nas było za mało. Drugą próbą był Trichopteron, ten już nawet miał numer ISSN, trafił do bibliotek w różnych częściach Polski. Niestety też po kilku latach nie udało nam się utrzymać, zabrakło sił do pracy. Teraz może wymyślimy zupełnie coś innego. Pojawiły się strony internetowe, ale one również nie istnieją. Strona z Trichopteronem, tutaj kolega Lech Pietrzak zbierał dość oryginalne materiały, zbierał nazwy chruścików w obcych językach, a przy okazji konferencji międzynarodowych od autochtonów nagrywał na mikrofon. Jak to brzmi? Niektóre mogliśmy tam napisać, ale niekoniecznie odczytać poprawnie. Niestety po kilku latach remontach na serwerze takich uczelnianym, również ta strona nie istnieje. Przez jakiś czas była na stronie Robale, nie jest to dostępna szkoda. Być może dobrym pomysłem byłoby wykorzystanie takich repozytoriów wiedzy jak Wikipedia. Tam mogą publikować czy wprowadzać treści wszyscy. Dzieci opierają o publikacje, wtedy taka encyklopedia chruścikowa i nie tylko chruścikowa mogłaby być dobrym informacji, bo w miarę stabilnym i niezawodnym nie tak szybko uda się, znaczy zostanie zaniedbana. Spotykaliśmy się na różnych seminariach, to jest czymś normalnym, nazywaliśmy je trichopterologicznie, a nawet z okazji Dnia Chruścika, bo nie wiem, czy Państwo, czy wiecie, 11 grudnia w Olsztynie wymyślony Dzień Chruścika na zasadzie dowcipu, ale się przyjął jako jeszcze jeden pretekst, żeby się spotykać i o czymś porozmawiać i o chruścikach, i przy ciastkach, faworkach chruścikami zwanymi. Z tej strony Trichopteron na Robalach chyba. Niestety też się nie utrzymał, a szkoda, szkoda, te informacje są o wiele bardziej dostępne. Spotykaliśmy się na warsztatach terenowych, biorąc przykład z waczkarzy. Waczkarzy jest więcej, oni dalej się spotykają, czego mocno im zazdroszczę. Młodzi adepci, wolontariusze mają okazję dowiedzieć się czegoś, wiedzieć o chruścikach, jak się zbiera, jak rozpoznaje, lepsze są rozmowy, czyli takie warsztaty na pewno są dla towarzystw naukowych niezwykle ważne. Przykład staży naukowych, nie tylko z Polski,
jak Państwo widzicie, z kilku krajów europejskich, bo wszędzie specjalistów, entomologów w tym przypadku chruścikarzy jest za mało. Najczęściej trzeba jechać do innego kraju, żeby cokolwiek się podszkolić i żeby coś z tego wynikało. Teraz jest nam łatwiej, granice są otwarte, przynajmniej na zachód od Bugu. Z tego powstało fajnych kilka publikacji, bo i kontakty zostały jakieś tam miłe wspomnienia i wiedza chruścikowa. Zbliżając się do końca, chcę powiedzieć o Dziędzielewiczu, właśnie jako wzorze. Sędzia, który zajął się opracowaniem fauny, wtedy owadów siatkowskich. To ma ogromny sens, ogromną wartość i dla Ukrainy, i dla południowej Polski. Może ten wzór, styl życia upowszechni się. Bywali studenci, nawet tacy nie. Tutaj jest koleżanka lekarz, wyjechała do Gany, jako uczennica zaczęła interesować się chruścikami, tak zostało, czyli wolontariuszy, amatorów, entomologów, dzięki dużemu wykształceniu, odsetkowi osób wykształconych jest sporo. Jeśli będą w stanie w towarzystwach entomologicznych współpracować, no to myślę, że pytanie z transmisji na YouTubie pana Jakuba, czy praca trichopterologów przyczyniła się do rozwoju innych rejonów nauki? Tak, cały czas staram wskazywać się, że to nie jest tylko zawężenie się w jednej dyscyplinie. To jest narzędzie. Możemy się rozpoznawać i wtedy możemy pomagać innym. Na przykład pani z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, też fajny materiał udało się zebrać, oznaczyć, przyda się, znaczy czeka na publikowanie. Może kilka przykładów jeszcze podam. Odnośnie analizy filogenezy owadów i powstania skrzydeł, jakiś tam asumpt i parę jeszcze tam innych aspektów, myślę, że zdążę powiedzieć. Ten ruch amatorski jest naprawdę potrzebny, bo pomoże nam, entomologom, ogromnie w badaniach, zbieraniu danych. Nie możemy być wszędzie. Gdybyśmy byli tak liczni z wolontariuszami jak ornitolodzy, to byśmy wiedzieli o każdym ptaku, który przylatuje i jak się zmienia publikacja. A my nawet nie mamy listy gatunków występujących w Polsce. Nie monitorujemy populacji, czy coś się zmienia. Teraz są zmiany klimatu, może dużo się zmieniać. Drobne zbiorniki wysychają. Byłoby to niezwykle ciekawe. Owszem, jeszcze ciekawsze, gdybyśmy mieli dane wsteczne. Tutaj pokazuję słoik ze zbiorami. Sporo zebranych w alkoholu być może udało się wykorzystać do badań genetycznych. Tutaj powiedziałem profesorowi Grabowskiemu, że przywiozę czy wyślę chruściki, żeby sprawdzić. No w końcu kilka miesięcy minęło, muszę się za to zabrać. Są stare. Najpierw trzeba sprawdzić, czy dłużej leżące w 70% alkoholu są zdatne do analizy. Jeśli tak, to te zbiory zostaną być może wykorzystane jeszcze do czegoś nowego i się przyda. Na ogół widzimy chruściki jako ciemne punkty nad jeziorem, o zmierzchu. One fruwają w taki charakterystyczny sposób. Ja już rozpoznaję chruściki w locie, odrobinę w prawy i myślę, że każdy będzie w stanie. Na zakończenie jeszcze chcę pokazać, co z tych badań chruścikowych wyszło. Nawiązując nie tylko do pytania z transmisji na YouTube. Przykład mojej pracy dotyczącej chruścików jezior Polski głównie dotyczyła rozmieszczenia siedliskowego larw. Wtedy i teraz wiedzieliśmy dużo o siedliskowym rozmieszczeniu w piekach, o jeziorach było mało. Gdyby tych prac było więcej, wydaje mi się, że opracowanie dobrego monitoringu jezior byłoby łatwiejsze. W tej chwili rozwija się to o brak pewnych danych. Dość duży materiał, dzięki na przykład dr Wandzie Szczepańskiej, nawet którego nie zbierałem z dużo wcześniejszych okresów, potem jeszcze uzupełniany. Udało się znaleźć trzy poziomy rozmieszczenia larw, chruścików, geograficzny, taki regionalny, to można sprawdzać na innych grupach owadów i nie tylko owadów. Drugi, krajobrazowy, wpływ otoczenia, tu można nawiązywać do teorii wysp, gdyby ten dodatkowy aspekt wykorzystywałem do rozważań nad modelem wyspy ekologicznej, tego co wpływa na otoczenie. Sens jest
tego taki, że nie tylko cechy środowiska wpływają na to, co jest w zbiorniku, bo mówimy, że organizmy są przystosowane do środowiska. Tak, wyjaśnia to bardzo dużo różnorodności, ale nie wszystko. Jest pewien element przypadku, przypadkowych migracji z otoczenia, to one tworzą takie zaburzające tło, ale da się je wyjaśnić właśnie w tym aspekcie. I w końcu to rozmieszczenie siedliskowe, wewnątrzjeziorne, związane z siedliskiem, przystosowaniami. Poziom krajobrazowy to wynika z migracji długofalowej, polodowcowej. Tutaj możemy nawet interpretować jako w przypadku kolonizacji jezior, jako adaptację do życia w zmiennym krajobrazie polodowcowym w długim perspektywie. Chodzących lodowców, znikających, czy pojawianiu się jezior i znikaniu jezior, tylko w jeziorze Bajkał i w jeziorach Wiktorii, tych tektonicznych, no, długowiecznych jeziorach afrykańskich są endemity między chruścikami. W jeziorach europejskich za mało czasu, żeby wykształciły się endemity. Stąd ta fauna jest nieco inna, że głównym czynnikiem zróżnicowania to były zróżnicowanie siedliskowe. To można wykorzystać do monitoringu jezior, sprawdzić, czy podobne prawidłowości są obserwowane w innych grupach bezkręgowców wodnych, a tu takich badań niestety nie ma. Prace są trudne, często wieloletnie, publikować trzeba co roku. Chyba że zrobimy to z wolontariuszami, im się za bardzo nie spieszy. Te modyfikujące czynniki Państwo widzieliście. W litoralu jezior też pewne cechy charakterystyczne, zmieniające się w układzie takim od brzegu zbiornika do środka. Można było powiązać larwy czy gatunki z konkretnymi siedliskami, takie limne piąty to gatunki charakterystyczne żyjące w jeziorach, a limne kseny gatunki zupełnie przypadkowe w jeziorze, aczkolwiek jest pewną prawidłowością ich występowanie. Na tej podstawie najpierw zrobiłem taki jeden model rozmieszczenia różnych zgrupowań w jeziorze od głębszych partii jeziora ku brzegowi, gdzie siedliska są bardziej astatyczne i już wtedy dało się zauważyć dwa takie elementy, że w zależności od trofii zbiornika te zgrupowania się różnią. Ten płytki litoral jest o wiele bardziej zróżnicowany niż głębi. Druga wersja to taka matryca sprawdzana. Wychodzą wyniki dobrze, tyle tylko, że trzeba oznaczyć do gatunku. Wyróżnione zgrupowania dość dobrze oddają i trofię zbiornika, czy ten w ciągu dystroficznym i w ciągu harmonicznym. Do monitoringu znakomicie się nadaje, ale jest trudne ze względu na to, że trzeba oznaczyć do gatunku. Gdyby podobne inne grupy hydrobionów przeanalizować pod tym kątem, to byśmy wiedzieli, czy jest to prawidłowość uniwersalna, czy zupełnie przypadkowa. Tutaj rozbudowa tego modelu wskazującego na sukcesję, na zarastanie jeziora, jak się zmieniają chruściki, zgrupowania chruścików, co się dzieje, gdy spada przezroczystość, etc. Czyli na podstawie badań chruścikowych, mimo że jest to malutki wycinek, to nie jest grupa samodzielnie żyjąca w ekosystemach, coś można wywnioskować łącznie do rekolonizacji czy pojawienia się chruścików w jeziorach. Gdyby spojrzeć jeszcze dłużej, to pierwsze kolonizacje jezior przez chruściki w mezozoiku zakończyły się piaskiem. Te rodziny nie przetrwały poza jedną Fryganeidę, a ona w tej chwili charakterystyczna jest w jeziorach dla zbiorników dystroficznych. Źródła migracji z różnych miejsc, z drobnozbiornikowych, to jest krajobraz tundry, z rzeki i ze strumieni. I gdyby chcieć rekonstruować rekolonizację czy kolonizację polodowcową chruścików w jeziorach Polski, a można to sprawdzić, czy jest to słuszne dla innych grup bezkręgowców, bo wtedy dopiero by miało to sens, a byłaby to jakaś falsyfikacja, bo wskażemy, czy ten model rzeczywiście jest dobry, albo ma wady i jest to tylko artefakt dla chruścików. Gatunki oralne, północne, gatunki górskie, gatunki leśne przystosowane do jesiennego opadu liści i cykle życiowe do konsumpcji tego jesiennego detrytusu. Gdybyśmy chcieli spojrzeć na pojawianie się jezior, to w tych różnych okresach pojawiały się różne grupy. Najpierw do tych płytkich zbiorników gatunki drobnozbiornikowe, potem te rzeczne. W końcu
jeszcze w tym ciągu dysharmonicznym również nieco inne gatunki. Czyli można na podstawie jednej grupy konstruować pewne modele, hipotezy, ale dobrze byłoby je sprawdzić na innych grupach skręgowców, szukając potwierdzenia albo zaprzeczenia, czyli byłaby to jakaś tam falsyfikacja. Wrócę do modelu wyspy siedliskowej. Chruściki był jedną z grup, wykorzystaliśmy i badania Polskiej Akademii Nauk na wrotkach, na mięczakach, na ważkach i były jeszcze komary, o chrząszczach już nie pamiętam, ale chyba też były. Więc tutaj troszeczkę więcej grup wyszło. Wyszedł model dotyczący wyspy ekologicznej. No, przydałoby się go jakoś go sfalsyfikować w innych miejscach. Na bazie tego modelu jakiś tam model sukcesji dwukierunkowej i w wyniku stabilizacji siedliska i tego, co robi człowiek w zwiększonej ilości zaburzeń w siedliskach. W tym przypadku można byłoby to już sprawdzać. Takie próby są na innych ekosystemach, nie tylko wodnych, ale i również lądowych. Kolejnym takim asumptem wynikającym z badań chruścikowych było zastosowanie wskaźników naturalności. Nieco inna metoda monitoringu, zaczerpnięta od Niemców w badaniach śródlądowych. Ja ten wzór nieco troszeczkę zmodyfikowałem, żeby był bardziej użyteczny, żeby miał górną i dolną granicę. I wykorzystałem nie tylko w źródłach, ale również w rzekach, jeziorach. Wydaje się, że jest to obiecujące. Pasuje na nieco innym modelu zmian w biocenozie, bo jeśli byśmy wzięli tą czerwoną linię jako zmiany liczebności gatunków w trakcie sukcesji, to najpierw się zwiększa, potem spada, potem znowu się zwiększa. Jedna wartość dawałaby trzy różne stadia. Ale w przypadku no, organizmów można powiedzieć, że najpierw pojawiają się gatunki eurotopowe, potem liczebność spada, a wolniej, ale stopniowo zwiększa się liczebność gatunków stenotopowych. Jeśli to uwzględnić w wskaźnikach naturalności, to akurat się okazuje, że jest dobrze opisuje. Wspomniałem o Dniu Chruścika, spotykamy się nie tylko w Olsztynie, nie tylko my 11 grudnia, bo naukowcy zawsze znajdą powód, żeby się spotkać w kawiarni, w przestrzeni publicznej, by rozmawiać o różnych sprawach, które nas interesują. I już zupełnie na koniec wspomnienie gatunku chronionego w Polsce przez kilka lat było na liście gatunków chronionych, Chronoecia i Rorata. Dobra współpraca z Towarzystwem Salamandra, bo to oni wykorzystali dane naukowe gatunków parasolowych i przeszli całą procedurę umieszczenia na liście gatunków chronionych. To potem zniknęło, być może dlatego, że były źródliska w lesie, małe źródliska, gatunek chroniony, więc cała strefa otulinowa musiała być chroniona. Może to przeszkadzało. A tym, co jest najsympatyczniejsze, to pluszaki w kształcie chruścików, tu znakomicie oddaje płytki grzbietowe, czy parę odnóży, odnóże analne, skrzydłochawki i wzgórki takie na, tu może na swoim segmencie powinny być tutaj. Anatomiczne, bardzo dobrze oddające, można się bawić, wykorzystywać w edukacji jako ozdoba na choinkę, ceramika wykonana przez moją magistrantkę po już tam latach, chciała coś zrobić, przypomniała sobie o chruścikach i zrobiła takiego cudnego chruścika. Ja maluję na butelkach, znajdując je w lesie, żeby nie śmieciły, nie zabijały innych zwierząt, jakieś tam dodatkowe hobby. Jest powód, żeby się spotkać przy butelce i opowiadać nie tylko o chruścikach. Niektórzy przygotowują kartki świąteczne w kształcie czy ze wzorem chruścikowym, a to jest witraż chyba ze Stanów Zjednoczonych z larwą chruścika z rodziny Selicostomatidae. No, ciekawa praca upowszechniająca wiedzę w bardzo nietypowy sposób. Dziękuję Państwu za uwagę, przepraszam za przedłużenie. Staram się odpowiadać jednocześnie na ewentualne pytania tutaj na czacie i na YouTubie. Czy prowadzone są badania poza badaniami faunistycznymi nad zachowaniami chruścików? Tak, były prowadzone w Łodzi. Na świecie wiele różnych tam się badań behawioralnych prowadzi ze względu na ich behawior budowlany. Jak one budują domki? To już w części zostało poznane. Myślę, że tematów badawczych może być więcej. Tutaj raczej należy odnosić to do
sytuacji międzynarodowej niż polskiej, bo w Polsce nas jest troje w wieku emerytalnym albo zbliżającym się, czyli jak ktoś odchodzi na emeryturę, oby pojawiał się ktoś następny. Ktoś jeszcze pisze pytanie na czacie, poczekam aż się pojawi. Jasne, bardzo proszę, to już możemy włączyć jeszcze inną rzecz. Jeśli Państwo chcecie, możecie na mapie zaznaczyć, już włączę, udostępnię rysik. Na dole jest taka strzałeczka, zamienić ją na ołóweczek i można postawić kropkę, gdzie, z którego miejsca Państwo słuchacie. Jestem z Olsztyna. Nazwa tego chruścika lądowego to jest enoicyla. W Europie występuje ciśnienie literówki, nie zrobiłem. Zrobiłem, no to... Dwa gatunki, w Polsce występuje jeden. Można zmienić kolor rysika, naciskając ten kwadracik zielony, wybrać inny kolor. Może teraz nie zrobiłem. Aha, dwa razy. Dobrze. Danych nie ma. Był notowany z Polski, ale bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. A teraz to hydrobiolodzy nie szukają. Ja nigdy sam nie szukałem w lesie. Gdzieś powinien być chyba z notowań na Wielkopolsce. Z Wielkopolski mamy bardzo mało danych. Tutaj z dwoma osobami współpracowałem, przysyłają materiał z panem Żurawlewem. Jeszcze zaraz sobie przypomnę, z drugą osobą z Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Udało się trochę danych uzupełnić, ale z zachodniej części Polski prawie nic nie ma. Z okolic Szczecina się udało coś, trochę danych od profesora Zawala, z Karkonoszy oczywiście są, z Wrocławia to niewiele, jakieś tam stare dane niemieckie. Tutaj niestety nam brakuje danych. Sprawdza się stara zasada, im bliżej stacji kolejowej, tym lepiej poznana jest fauna, bo można dojechać. No teraz mamy więcej samochodów, więc już może koleje nie są aż tak istotne jak kiedyś, ale nas jest po prostu za mało, żeby być w terenie. Jest to dostępne dla wszystkich. Pomoc na uniwersytetach, myślę, że młodzi albo i początkujący entomolodzy zawsze znajdą. Przy kontakcie online jest o wiele łatwiej, bo można, nie trzeba przyjeżdżać, ale połączyć się na czacie. Tam jestem zaskoczony, jak bardzo te nowe, uciążliwe dla nas, bo nowe technologie mogłyby nam pomóc w zbieraniu danych, opracowywaniu i uczeniu się od siebie nawzajem. Zabrać teraz głos, jeśli mogę, jak tu nikt nie jest. Bardzo proszę. Ja mam pytanie tak. Pierwsze moje pytanie to jest o ten klej pod wodą, bo bardzo to w sumie ciekawe. Czy coś więcej wiadomo o tym? Zwrócił się do mnie kiedyś jakiś inżynier, nie pamiętam z której politechniki. Nie powiem, czy to z Łodzi, czy z Wrocławia, bo z pamięci wyleciało. Dopytywał się, jego interesowało pod kątem właśnie takim typowo inżynierskim, jak to zrobić. Chyba nikt tego nie kontynuuje, albo nie wiem. Ja przynajmniej nie wiem, czy coś się udało zrobić i iść w tym kierunku. Myślę, że teraz przy tych nowych technologiach biologii molekularnej, byliśmy w stanie zrobić szczepionkę mRNA tak szybko, zupełnie inaczej, to być może udałoby się produkcję, czyli nie dość, że rozpracować skład chemiczny, a potem być może wdrożenie i produkcję nie w oparciu o chruściki, które by jak gdzieś tam jedwabniki były wykorzystywane, bo to nie ta ilość, ale może by się udało. Czyli postępy w biologii otwierają stare, zapomniane tematy badawcze, można do nich wrócić. W latach 80., kiedy w czasach PRL-u byliśmy głodni, to zastanawialiśmy się, czy nie da się wykorzystać chruścików do jedzenia, zwłaszcza te chruściki bezdomkowe, tam jest mało chityny, nie ma domku, ale to było tylko w formie żartów w źródliskach i było za mało, żeby nakarmić. W Łodzi profesor Majewski prowadził hodowlę takie laboratoryjne, nie pod kątem jedzenia, ale jako badań. Tutaj potrzebny właśnie jest sprzęt, pracownia, przygotowanie zaplecza i wtedy być może
można byłoby to wykorzystać. To teraz, jeśli mogę jeszcze skorzystać, to chciałabym tam skomentować o tej Straszilli, bo faktycznie ta Straszilla to można powiedzieć do końca nie wiadomo, czy to Wojsiłka, czy to pchła, bo jak wiemy, pchły i Wojsiłki są tak blisko spokrewnione, w tej chwili uważa się, że są częścią Wojsiłek. W każdym razie praprzodek tej grupy, tej linii rozwojowej. To tak powoli uzupełnienia. I jeszcze jedno takie pytanie z ciekawości, skąd, a to ta Straszilla, no właśnie, także pchły, czyli krótko mówiąc jakieś wyspecjalizowane prawojsiłki, to właśnie te Straszille. Natomiast jeszcze mam pytanie takie o te super pluszaki, skąd się wzięły, czy pan też to wytwarza, czy to jakieś zaprzyjaźnione? Tak, te pluszaki to chyba gdzieś można kupić w internecie. Prawdopodobnie w Stanach Zjednoczonych robią. Pierwsze to widziałem bakterie, one są modne. Chruszciki są rzadsze, być może są jeszcze inne owady. Może jakaś wojsiłka pluszak, trzeba by to sprawdzić po internecie. Ja to zrobiłem sobie sam, zaraz już wkleję film, o tym pamiętałem, tylko zapomniałem, żeby to zrobić. Już wklejam w czacie filmik, jak się robi takie chruszciki. Koleżanka pedagog z przedszkola wymyśliła zabawę dla dzieci, wykorzystanie rurki po papierze toaletowym, klej wikol, doklejane kamyczki albo patyczki, wychodzi domek, a to musiała uczyć sama i no nie jest biologiem, ale znakomicie, trzy pary odnóży. I to ważne, znajdują się odnóża analne, charakterystyczne dla chłopczyków, więc dydaktycznie jest to znakomita zabawka. Sam tą larwę zrobiłem, rodzina Linne Filipa, może jakiś potamofylak, bo duże kamyczki. W każdym razie jest fajna maskotka, którą można samodzielnie zrobić. Na gąbkę koleżanka, która zajmuje się patchworkiem, nauczycielka po biologii, uszyła no, takiego chruścika. Więc im więcej tej wiedzy entomologicznej, tym że ona będzie przenikała do ludzi nie z uniwersytetów i będą wymyśleli takie fajne, dziwne, wesołe historie, tak jak chociażby ozdoby na choinkę, czy dobrze zrobione broszury edukacyjne w parkach krajobrazowych czy innych instytucjach edukacyjnych. No tutaj widzę jeszcze pytanie na czacie się pojawiło. Z jakiego powodu? O, dobrze. Temblis jest gatunkiem północnym. Występuje w północnej Europie, tam występują dwa, Semblis atrata i Phalaenoides. Jest gatunkiem typowym, szukam ilustracji, dla dużych rzek torfowiskowych. W górnych, możemy to nawet taką strefowość określić, w górnym strumieniu kwaśnym, jakaś tam Oligotricha striata, niżej Oligoplektrum, reticulata, a niżej, w takich dużych rzekach nizinnych, chłodnych, może właśnie takich lekko bistrowizujących, właśnie Semblis. Nie ma takich. Rzeki są uregulowane. Została tylko Supraśl, Narew i po raz pierwszy odkryta przez entomologa, chyba dr Frontkiel, szukając niebylaka mnemozyny w górnej Giebrzy, takiej nawet trochę zmeliorowanej, złapał, bo był duży, biały, szukał specjalisty, kto tam może, bo to przecież nie jest motyl. Tak się udało po raz pierwszy potwierdzić, że występuje w Polsce. To jest właśnie to chyba zdjęcie tego okazu już spreparowanego. Potem po opublikowaniu w wiadomościach entomologicznych lub też jeszcze gdzie indziej, że coś takiego jest, ktoś z Wrocławia się odezwał, że ma w zbiorach, nie wiedział, co to jest. I obieg tej informacji czasami przyspiesza pokazywanie tego, co gdzieś w szufladach mamy, niektórzy specjalnie szukali. Moim zdaniem po pierwsze regulacja rzek, zbyt ciepło, no teraz już pewnie nie będzie miał szansy się rozwijać, warto byłoby monitorować tą populację i być może mniejsza liczba torfowisk, ale wydaje mi się, że uregulowanie rzek, no i może drugim elementem ocieplenie klimatu, albo dużo wiemy o larwach.
Mało wiemy o imagine, co one robią, gdzie robią i co jest krytycznym momentem dla nich. Badania na przykład amerykańskie, no, takie fajne, były na kukurydzy GMO. Jedne donosiły, że działa negatywnie na chrupczyki, a drugie, że nie ma żadnego związku. Pierwszy rzut chruścikarza i od razu widać, na czym polega problem. Jedna grupa badała rozdrabniacze, chruściki, takie domkowe, a druga grupa badała chyba hydrocychy, a więc filtratorzy. Niby występują w rzekach, ale to innego jadu. Więc chruścik, chruścik, niby jedne badania wskazują, że jest wpływ negatywny tej słomy z kukurydzą BT, czyli tą toksyną bakteryjną, a drugie, że nie ma. Tyle tylko, że właśnie diabeł tkwi w szczegółach, nie takie chruściki, nie takie same chruściki cięte zostały do porównań, stąd niby różne wyniki, a jednak dotyczyły czegoś innego. Dla potrzeb popularyzacji Semblis phalaenoides nazwałem wieszczycą północną, bo to polskie nazwy lepiej się zapamiętuje, zwłaszcza Dziędzielewicz wprowadził dużo nazw. Teraz jakoś to mniej wykorzystujemy, posługujemy się łacińskimi, bo są uniwersalne, ale myślę, że dla takich celów popularyzatorskich można, tak jak dla Kunecji i Roraty, przez to, że została wciągnięta na listę gatunków chronionych, to trzeba było wymyślić dla niej nazwę polską, stąd Pernicznia wilgotka, takie tłumaczenie nazwy łacińskiej. Nieprzyrówka rzeczna też przeze mnie została wymyślona, bo nie było polskiej nazwy, była tylko nieprzyrówka dla rodzaju Leptoceruz, no więc tą drogą orzeczna też zyskała sławę telewizyjną. Nazwę trzeba było wymyślić i łatwiej zapamiętać nieprzyrówkę rzeczną niż Leptoceruz interruptus. To jeśli mogę, to chciałabym się jeszcze dopytać, czy larwy są oznaczalne, wszystkie larwy do gatunku możemy oznaczyć? Prawie, jak zaczynałem, nie. W tej chwili pozostają tylko kłopotliwe larwy z rodziny Hydroptylidae, są to małe. Być może tutaj metody molekularne byłyby przydatne i na tyle staniały, nie tak dużo trzeba materiału biologicznego. Udaje się oznaczyć wtedy, kiedy jest w gatunku tym poczwarkowym rozwinięte poczwarka z cechami imaginalnymi. Wtedy się łatwo oznacza. Większe pozostałe gatunki są oznaczalne. Może młodsze stadia larwalne niekoniecznie, ale wiedząc, na przykład znając siedlisko, prowadząc dłużej badania, można z dużą dozą prawdopodobieństwa już wskazywać na konkretne gatunki, bo tam raczej nic innego by nie było. Z rodziny Hydroptylidae nie są znane do rodzaju tak łatwo, do gatunku niestety nie wszystko. Tak się zastanawiam, może ktoś z osób jeszcze obecnych chciałby zabrać głos, bo wiem, że jest taka Jest opcja kogoś. informacja o dobrych kluczach. Tak, są klucze brytyjskie, ale one nie są to wygodne, bo nie ma polskich gatunków. Były klucze letniewe, ale niezbyt dobre. W tej chwili są dwa klucze dobre, Austriaków, ale dla mnie nie do końca dobre, dlatego że są tam głównie gatunki kurskie. Części gatunków nizinnych tam nie ma, bo nie mają takiego materiału. Opracowali klucz w wersji elektronicznej, bardzo fajny, do chruścików. Niestety 500 euro kosztuje to dla instytucji, tak, indywidualnie raczej sobie nie kupimy. Jest to klucz nie dychotomiczny, tylko można kilka cech zaznaczyć jednocześnie, to co jest dobre, jeśli dojdziemy do jakiegoś gatunku, są zdjęcia ze wszystkich fragmentów i możemy go niejako obejrzeć. To jest znakomite, bo w kluczach dychotomicznych dojdziemy do jednej cechy, ale niekoniecznie wiemy, czy inne wyglądają tak samo. Tutaj Finn robi znakomitą, jak zdążę, to przyniosę i pokażę, atlas dorosłych chruszczyków. O tyle ważne, że można rozpoznawać po skrzydłach. Kiedyś Irlandczycy robili taki klucz po skrzydłach. On wydawał się nieprzydatny, a teraz wiele osób robi zdjęcia. I ja nie potrafię rozpoznać ze zdjęcia gatunku, bo nie ma punktu odniesienia. Nazwiska tego ja sobie nie przypomnę, ale zrobił znakomitą rzecz. Dla Skandynawii dorosłe znakomicie można opracować. No, nam w Polsce brakuje polskiego klucza. Ja zrobiłem to, prawda, do rodzin, taki prosty klucz, ale tylko do rodzin. Żaden naukowiec nie opublikuje klucza
po polsku, no bo to się nie opłaca. No, ilu czytelników? Wydaje mi się, że to byłoby niezwykle ważne. Gdyby pojawiły się polskie opracowania, ja namawiany jestem do monografii o chruścikach, wreszcie też trzeba będzie to zrobić, to wtedy jest wysyp kolejnych badaczy. Uczyłem się oznaczania na czeskim kluczu, nie dość, że nieznana grupa, to jeszcze czeski język. Żadnego słownika nie było dobrego, więc to było zupełna mordęga, mnóstwo błędów. Tak, gdyby był klucz po polsku, tutaj pytanie, do jakiego poziomu można oznaczyć kluczyki przy wykorzystaniu samego frontoklypeusa. Wykorzystywany jest w rodzinie hydropsychide, ale cała głowa z góry i jeszcze dwie, trzy cechy dodatkowe. Taki obrazkowy. Kolumny. Patrzy się na trzy cechy i znakomicie oznacza się hydropsychę. Dla pozostałych miałem taką trudność, bo w badaniach paleolignologicznych zachowują się fragmenty chitynowe, między innymi frontoklypeus. Ale on jest pozbawiony części, na pozostałej części głowy, daje się to oznaczyć przy porównaniu, bo jest to kwestia ich kształtu, żeby oznaczyć po samym frontoklepeucie, zaraz mówię inaczej, żeby było widać, włączyłem tryb pytań i odpowiedzi, żeby łatwo było wyświetlać o czym ja mówię. Nie było zapotrzebowania na frontoklypeus. Jedynie paleobiolodzy badający zawartość rdzeni z dna mogliby tego chcieć. Chyba z jakimś tam Danczykiem swego czasu współpracowałem, coś tam się udało oznaczyć po takich fragmentach, bo wtedy trzeba przygotować zupełnie inną skalę porównawczą. Wydaje mi się, że od fina warto pójść w kierunku fotografowania i rozpoznawania, bo da się po skrzydłach pewne rzeczy rozpoznać i wtedy dorosłe postacie będą rozpoznawalne na zdjęciach. Wiele osób robi zdjęcia, niektóre są na tyle dobre, że da się rozpoznać, tylko że nie było opracowanego takiego klucza. To akurat może być nie tylko polskie, więc jest większa szansa, że to by się udało. Ja oznaczam po genitaliach, po znakomitym atlasie Hansa Malickiego z Austrii, ale tam są, na zdjęciach nie są w ogóle widoczne genitalia. Czyli do tego się trzeba przygotować zupełnie inaczej. No może się to udało. No tak, jest to praca mozolna, ale myślę, że gdyby było więcej przyrodników, tak jak jest ważkarz, jak jest ornitologów, to aż trudno porównywać, bo to nie ta liga, to wtedy można coś takiego opracować, jeśli nie przez naukowca, no bo to się nie opłaca. Ileś taki klucz będzie się opracowywało, raz za jedną monografię dostaje się trochę punktów i to nie za dużo, więc tutaj takiego rzeczywiście nacisku nie ma. Ale no może warto to zrobić. Propublikowano. Te frontoklypeusy dobrze się zachowują. Wydaje mi się, że z gatunków jeziornych zarówno rodzina Policyntropodidae byłaby dobrze wykorzystywana, bo żyją głębiej w jeziorze, tam się resztki zostają, te żyjące płytko w litoralu niekoniecznie zachowają się w osadach, ale też byłoby to klucz wodnych larew chmyzu, to jest ten czeski klucz, od którego zaczynałem, też nie to, że w języku czeskim, to głównie gatunki górskie. Tutaj nie jest często barierą język, to dobór gatunków. Austriacki, ten klucz wydany został w języku niemieckim w wersji papierowej, a potem w języku angielskim właśnie w tej wersji elektronicznej, ale też nie mieli wszystkich gatunków, więc czasem brakuje. Jednego zbioru brakuje, z drugiego, więc tu niestety trzeba gdzieś tam kombinować. Być może wersja taka bezpłatna online byłaby fajna, gdyby gdzieś to publikować ogólnie dostępnie. Może na Wikipedii zebrać z różnych miejsc i wtedy by dało się to zrobić. Próbuję pytania wrzucić, żebyście Państwo
No, w porównaniu do chruścikarzy, to odontologów jest całe mnóstwo. Grupa być może łatwiejsza, bo da się makroskopowo oznaczać. Jest mniej gatunków, 74, a tylko w Polsce. Ale no, idźmy w tym kierunku. Myślę, że tutaj mają dużą rolę do odegrania właśnie towarzystwa entomologiczne. One może przez jakiś czas zamarły, przynajmniej w Olsztynie, ale Łódź jest tutaj liderem w centrum Polski, być może narzuci nowy kierunek, łącznie z tymi spotkaniami online, gdzie jak spojrzymy na mapę, jest nas naprawdę z różnych, z całej Polski. No, znowu brakuje Wrocław, czyli Zachód też jest. Tak, faktycznie. Właśnie chciałam skomentować, to zostawiałam sobie na koniec, że w najgorętszym momencie było nas ponad 50 osób. I jak widać na tej mapie, dzięki spotkaniom online no, uczestniczą osoby z całej Polski. Wiele z tych osób znam osobiście i bardzo się cieszę, że możemy się integrować w tej pandemicznej tych czasach. Nie wiem, czy jeszcze pozwolę sobie w takim razie ja zapytać, czy tutaj ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytania, komentarze? Nie widzę tutaj, tak, na czacie chyba. Czy coś, nie wiem, no w każdym razie, czy coś jeszcze tutaj dodajemy do tej dużej opowieści o chruścikach? Transmisja na YouTubie będzie zarchiwizowana, czy dostępna cały czas, zawsze tam można skomentować. Może w ten sposób się ludzie niektórzy odnajdą wokół wspólnych zainteresowań. Dobrze, to ja ze swojej strony bardzo chciałam podziękować za tutaj występy u nas gościnne i że możemy właśnie tak jak powiedziałam już wcześniej się integrować na polu entomologicznym w różnych grupach i w różnych zainteresowaniach. Także bardzo pięknie dziękuję za obecność Państwu i naszemu prelegentowi. I oczywiście zachęcam, jeśli jakby tutaj jeszcze do jakichś ewentualnie po jakichś komentarzy, może już pozebraniowych, to serdecznie zapraszam. Ale taka oficjalna część.